Cześć, siemano, z tej strony Jano z kanału Jano Gra i chciałem Cię serdecznie zaprosić na 8 odcinek Let's Playa z gry Far Cry 5. Znajdujemy się teraz w areszcie w Hope County i będziemy sobie wykonywać kolejną misję fabularną. To będzie Tartak Byronów. Będziemy wyzwalać Tartak Byronów. To jest znowu w kolejnym dalszym od nas regionie, zaraz wam powiem dokładnie gdzie. Tartak Byronów się znajduje w regionie Jacoba. Także spróbuję sobie przechwycić ten helikopter, który tu gdzieś w okolicy znacznik. O, jest helikopter. I polecimy sobie do tartaka, do tartaku baronów. Widzę tam pomnik jak się on nazywał, bo już zapomniałem, dawno nie mieliśmy z nim do czynienia, ale ten główny antagonista naszego bohatera, główny zły. Joseph Seed, tak, Joseph Seed się nazywał. Widzę jego pomnik tam. Do tartaka baronów jeszcze sporo, 1,5 kilometra. Przelecimy sobie nad bardzo ładnym jeziorem. Takie mosty ładne tutaj. Region Jacob Seed, Góry Whitetail. These mountains are home to Eli and his Whitetail Militia. Now they're heavily armed and wary of outsiders. Just my kind of people, huh? But I haven't heard anything from Eli in days. So I expect they're already at war with Jacob Seed. Only message I did get was from my niece, Jess. She said the cold had turned the lumber mill into a prison camp. Maybe you can start there. Spadniemy na spadochronie. Na tartak baronów. Rozwalił się nasz helikopter, ale to nie szkodzi. Tutaj mamy łuk. Także zmienię sobie broń na łuk. Dostał jeden. Thank you.
era. Widzą mnie już z każdej strony. Dostał, na szczęście. Zmienię sobie trochę miejsce, bo snajper mnie już namierzał. Zajdziemy sobie ich od tyłu. Granat dymny. Cholera, wezwali wsparcie. Dostał. Nie mam już broni prawie. Odbiliśmy tartak baronów, świetnie. Tylko, że nie mamy już broni do naszego głównego karabinu. Może zaraz się nam uda znaleźć jakiś sklep. Co my tutaj mamy? Tutaj widzę amunicję. No to do rzucania. Tutaj jest sklep. You're not one of those Peggies, are you? You gotta be strong to be a whitetail. Not so much physically. No, you gotta be strong in the mind. That's where Jacob gets you. In the mind. You got the pick of the... Zatrudniłem Kevina Crawforda. Ja chciałem tylko pohandlować, nie chciałem go zatrudniać. Uzupełnimy amunicję. Spróbuję sobie wykonać taką misję. Dla Jess. If you're out here picking fights with the cult, then I'm guessing you already know my uncle Dutch. Look, I don't got a lot of time to waste. I'm gonna get right to the point. I was on the trail of one of Jacob's zealots. Goes by the name The Cook. Yeah, don't sound so scary. Believe me, he's one twisted fuck. Almost tracked him down. But a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with the Whitetails, this could be your way in. More importantly,
you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. Okej, okay, czyli najlepiej smakuje na zimno taka misja. I mamy podążać za Jess. See that? That's his calling card. Innocent people burned alive. Goddamn cults grabbing everyone. They'll take you from your home, the bar, even church. Don't matter where you are. Then they slot you into one of two categories: weak or strong. See, Jacob's building an army. And anyone who can't or won't fight for it winds up dead. Culling the herd, he calls it. Wholesale slaughter innocent people. Nobody believed it was happening, because nobody wanted to believe. It's not just civilians. They've been taking militia too. Okay, czyli Jacob porywa ludzi po prostu i dzieli ich na dwie kategorie, takich przydatnych do walki albo słabych. Załatwiła ich jednym strzałem? Mamy wyzwolić sobie zakładników. Zajdziemy sobie to miejsce od tyłu jakoś. Cholera, przyjechało wsparcie. Wyzwolimy ich sobie. Scare me. You know what they call them? They won't try that again. If it depends. I'm just starting to see my life flash in front of me. There's more of us. The cook. He took them up the mountain. Oh, God.
O jacie, czyli ten kucharz ich gdzieś zabrał. Idziemy więc na górę. Słyszę strzały. No ciekawa ta misja, taka skradankowa i trzeba raczej zachować spokój i ciszę. Tam jest zakładnik. Tam jest dwóch zakładników, jeden jest chyba u dołu. Zaraz by mnie zauważył któryś z nich. Zabili jednego, cholera. Jeden zakładnik nam został tylko żywy. About this chair that breaks people down. It pains me to think that maybe my brother went through that. Okay, czyli mają jakieś chore narzędzia. He had the parents on posts and decided to give the kids a little water. And then he asked if they were hungry. Anders keepers, losers. The kids were starving, so they said yes. Started begging for food. He went out to the parents and took their shoes off and started to play. This little piggy went to market and the blood poured like a damned faucet. Cook had a big old grin on his face as he offered each little piece to the kids. Wow, jakieś chore historie tutaj się dzieją. Jak słyszeliście. Miejmy nadzieję, że załatwimy tego kucharza na końcu tej misji. Pretty soon there were no more piggies left. So he laughed and set the parents on fire. Air filled up with that sickly sweet smell of roasted flesh. I'll never forget that smell. When they finally stopped screaming, I looked around and he was just gone.
vanish like some sort of demon in the night. Anyways, that's why they call him the cook. Okay. Chora ksywka, tak jak chora historia. They've got hunters out, tracking people down. They don't kill them. They want them alive to add to their army. Let's take a better look. Their souls are plagued by filth! Damn it, he's burning them! That's a better death than that piece of shit deserved. Killed one! Czy jest tu coś więcej? Kolejny został. Teraz mamy porozmawiać z Jess. Manifest kucharza. Przeczytajcie, jeśli macie ochotę. Jest miotacz ognia. To find this guy, and now I don't know what I'm supposed to do. That's just been right about a lot of shit lately. Cole, Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And thanks for everything you've done. Okay. Wypełniliśmy sobie tę misję. Hey deputy, that niece of mine. She don't make friends easy, but if you want things done quickly and quietly, she's your girl. Keep her safe for me, okay? She's been through a lot. Okay. Zobaczmy sobie, tutaj mamy listę spluw do wynajęcia. Mamy Boomera, mamy Grace Armstrong, mamy Jess Black. I mamy nasze talenty. Mamy dostępne punkty, 8 punktów talentu. Trzeba pokonać jakiegoś porucznika. Brakuje nam jednego punktu talentu na więcej na amunicji do karabinu i kalibru 50 mm.
Także poczekam sobie chwilę i ulepszymy sobie ten perk za chwilę. Jest i patrol. Dobra. Zobaczmy sobie, jakie misje fabularne jeszcze możemy teraz sobie wykonać. Misje poboczne, skrytki peperskie, misje fabularne, gaz do dechy. Dostał. Mamy więźniów, których możemy sobie uwolnić. Deputy Pratt always came off as a bit of a douchebag. That doesn't mean he deserves what Jacob's doing to him. So many people lost in the cult. A whole family's nearly gone. This is what I get for moving to the mountains. What the fuck? What's that? Here goes nothing! Help! Help! Someone help! Mamy tu Edeniarzy jeszcze w zasięgu. Followed him out, but good! Dostali. You gotta be strong to be a whitetail. Not so much physically. I thought I was gone. We're safe again. I just saw a cult patrol heading to Drummond's place. Need to hurry. There's a lot of gunfire coming from over there. Stay alive. Hey, Mika! Fort Drummond. Udamy się tam teraz w następnej kolejności. Słyszę wilka. Zapadła noc. Na razie sobie to anulujemy. Spotkaliśmy jakichś snajperów. Wychylimy się tutaj zza wzgórza.
Tam jest to domostwo, w którym mamy znaleźć tego Harka. I zajmiemy się już tym w kolejnym odcinku. Dzięki wam bardzo, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie oraz subujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.